Witam Was wszystkich. Wyskoczyłem na spacerek. Tutaj w tych domach ktoś jeszcze ma koguta. Zobaczcie, jaka luka tutaj w chmurach. Kogut przed chwileczką piał. Godzina 17. Chyba wstał, słuchajcie, na bani po imprezie. Nie nastawił budzika i zaspał. Zamiast piać rano, pieje przed wieczorem. Ptaszki ćwierkają. Słuchajcie, brakuje mi takich miejsc, gdzie jest całkowita cisza. Tylko i wyłącznie słychać śpiew ptaków, jakieś gdakanie, jakieś wycie. Sama natura, żeby się odizolować od tego pędu. Jak wiecie, cały czas myślę o powrocie do Polski. Plan był, żeby wrócić już 2 lata temu. Ale było fajnie, można było coś odłożyć, więc sobie pomyślałem, Nygus, jeszcze trochę przepękaj, będziesz miał więcej kasiurki. No i co się stało? Wywaliło koronkę. Wszystko podrożało i teraz się okazało, że te 2 lata, co tutaj przesiedziałem, wyszedłem na zero albo nawet na minusie przez ceny, które poszły w górę. Miałem tutaj sąsiada, który właśnie zmarł tydzień temu. Mieszkał za ścianą. Mieliśmy nawet wspólny balkon, ponieważ w moim mieszkaniu jest tak, że jest jeden duży balkon przedzielony na pół. Połowa jest moja, połowa jest jego. Polak. Oczywiście się zapił. Podobnie jak poprzedni mój Polak, sąsiad, też się zapił. Wielu Polaków tutaj, słuchajcie, tak kończy, jeżeli są samotni. Często mają problemy alkoholowe. Gdzieś próbują zapić te smutki. Sąsiad był w porządku. Kiedy był trzeźwy, można było z nim pogadać. Nieraz mu mówiłem, myślę o powrocie do Polski. On zawsze mówił, on nie ma po co tam wracać. On już tam nie wróci. Tydzień temu kipnął. No i co? Zawieźli go do Polski, słuchajcie. Wielu ludzi, którzy tutaj mieszkają w Niemczech, niby zachwalają, albo tu jest inne życie, na flaszeczkę zawsze wystarczy, na opłaty. Przy tych zarobkach na pewno wystarczy. Ale czy na tym właśnie polega życie? Miał fajnego kota, słuchajcie, którego zawsze dokarmiałem. Jak robiłem sobie wątróbkę drobiową tutaj z cebulką, oczyszczałem, to te resztki dawałem kotowi. Jak robiłem sobie piersi z indyka tutaj, nie lubię strasznie tych błon w środku, też zawsze je tak wycinałem, żeby tego mięsa troszeczkę w środku zostało dla kotka. Dawałem mu. Teraz jego koledzy chatę sprzątają po nim. Wszystko wynoszą. Jakiś tam kumpel wziął kotka ze sobą. I powiem wam, człowiek tak planuje. Miał koleś swoje plany na przyszłość. I w ciągu tygodnia się zawinął. Wątroba nie wytrzymała. Wylądował w szpitalu nieprzytomny. Poleżał w szpitalu 3 dni. I po chłopie. Człowiek zabiega o coś, planuje, odkłada, myśli o starości, a życie naprawdę jest strasznie kruche. Pracowałem tutaj w Niemczech, w domach starców. Ci starzy ludzie zawsze mi mówili, nie martw się o nic innego, zdrowie jest najważniejsze. I to, słuchajcie, jest prawda. Kiedyś znałem kolesia, który miał firmę transportową, logistykę, ponad 50 tirów. I zawsze mi mówił, słuchaj, zamień się ze mną. Ja ci oddam dom z basenem, ja ci oddam tą firmę, ja ci oddam te ciężarówki, ale daj mi swoje nogi. Jeździł na wózku inwalidzkim. Mówi, zamienisz się?
I tak sobie myślałem, mówię, no nie. No nie. Człowiek całe życie narzeka, jest mu źle. Mogę chodzić, widzę, słyszę. Mózg mi jeszcze funkcjonuje, chociaż niektórzy w komentarzach twierdzą, że jestem walnięty i że jestem głupol. Cały czas narzekamy. A zobaczcie, ilu jest takich ludzi, którzy by oddali wszystko, żeby być na twoim miejscu. Zobaczcie, ilu aktorów, którzy mieli mnóstwo kasy, pomimo wszystko umarli. Mieli jakąś chorobę, z której byli nieuleczalni. Tak jak wam mówiłem, pracowałem tutaj w domu starców z ludźmi. Cały czas widziałem, jak umierają, jak się kończyło ich życie. Parę ciekawych rozmów z nimi przeprowadziłem. O tej pracy w domu starców tutaj w Niemczech też wam mogę opowiedzieć. Ale właśnie tam sobie uświadomiłem, jakie życie jest kruche. Ludzie mieli pieniądze, mieli domy, mieli dobre posady, a na końcu lądowali w domu opieki społecznej, na wózku inwalidzkim. Wiecie, pół biedy jeszcze, kiedy głowa wysiądzie i nie zdajesz sobie sprawy z tego, co się z tobą dzieje. Ale gorzej jest, jak głowa ci pracuje, wszystko widzisz, wszystko do ciebie dociera. Codziennie podnoszą cię z łóżka, podmywają ci tyłek, wyprowadzają cię na kibel, zakładają ci pampersa. I ty to wszystko widzisz i jesteś tego świadomy. Myślę, że ci ludzie naprawdę wszyscy mieli tam potężną depresję. Chyba lepiej wolałbym, gdyby mi najpierw mózg wysiadł, żebym nie zdawał sobie sprawy z tym, co się ze mną dzieje. Wtedy jest ci obojętne. Chyba nie ma nic gorszego być świadomym i patrzeć, jak się wykańczasz. Sąsiad miał raka, pomimo wszystko lubił dać wpalnik. W sumie był to mój najlepszy sąsiad tutaj w Niemczech. Miałem 4 sąsiadów do tej pory za ścianą. Z tego było 3 Polaków. Wszyscy alkoholicy. Znam tutaj naprawdę dużo ludzi, Polaków, którzy właśnie są w nałogu alkoholowym. Niby są tutaj w Niemczech. Niby lepiej się tutaj żyje, ale gdzieś jednak wewnętrznie próbują te smutki utopić w butelce wódki. Takie moje przemyślenia, łapa zaczyna mi marznąć, robi się szaro. Myślę, że już mnie powoli słabo widać. Widzimy się w kolejnych filmikach. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmiki, pytajcie. Zastanawiam się, czy dalej wam opowiadać opowieści dziwnej treści, ponieważ wielu to neguje, nie wierzy, zaczynają mi ubliżać w komentarzach. Musiałem kilka osób poblokować. Także wiecie, zawsze jakieś chwasty w ogródku wrosną. Kogut przestał piać, miałem nadzieję, że jeszcze zapieje, to go usłyszycie. Dar japę niemiłosiernie. Zaczyna się powoli ściemniać. Nie wiem, może nawołuje jakiś kumpli na wieczorną balangę, kogucik. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie. I co, widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego. Nygus, cześć.